Cześć kochani, z dużym opóźnieniem robię dzisiaj tort urodzinowy dla mojej Jaśminy. Te urodziny już powinny być dawno zorganizowane, ale przez różne rzeczy w naszym życiu musieliśmy je troszeczkę przesunąć. A będziemy robić urodziny pod hasłem Świnka Pepa. Ja w tym odcinku pokażę Wam, jak robię figurkę z Świnki Pepy. Mam nadzieję, że mi z tej masy coś wyjdzie. A w kolejnym zobaczycie, jak świnka zasiądzie na moim torcie. Zaczynamy od brzuszka świnki, właściwie jej sukienki. Świnka Pepa ma zazwyczaj taką czerwoną sukienkę. Postaram się ją zaraz zrobić. Powiem Wam, że mimo, że wiem doskonale, że to jest takie że te dekoracje z tej masy to jest coś, co właściwie po urodzinach zostaje wyrzucone do kosza, że tego nikt nie je. Natomiast jakoś tak mi się spodobało lepienie w tym, sam ten pomysł w ogóle. Jakoś tak mi przypadł do gustu, że mam ochotę to robić, tak? Kurczę, taka mi strasznie ta Pepa wyjdzie taka gruba. Dobra, niech będzie taka gruba. Jak chcecie, możecie ją trochę zwęzić. Dobra. Teraz z drugiej tutaj, drugiego koloru. Może sobie tutaj to postawię. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Chyba tak. Dobra. Będziemy wałkować. Sobie tutaj rozwałkujemy. Dobra, bo zrobimy sobie nogi. To tutaj sobie zrobimy tak raz, tu sobie zrobimy dwa. Położę sobie tutaj kawałek papieru i mam nadzieję, że ten papier spowoduje, że będzie lepiej to jednak układać. O, źle to zrobiło. W ten sam dokładnie sposób zrobimy ręce. Ręczki będą ciuteczek cieńsze. Tutaj tak zetniemy. Gdzie lepiej to przyklejać? O. Z jednej strony, czyli z jednej strony ścinamy, tutaj jeszcze oprócz tego, o, zrobimy sobie paluszki. Dobra. I przyklejamy. To teraz robimy duży element, czyli głowę. Bójcie się też w ogóle robić takich rzeczy. Nie mieć naprawdę jakichś, nie wiadomo jakich, talentów plastycznych, żeby coś takiego stworzyć. Ja też nie mam, naprawdę, wierzcie mi, że ja skończyłam żadnej szkoły plastycznej i też nie mam jakichś wielkich zdolności. Mój poziom rysowania skończył się na etapie rysowania domków i kwiatków. Musimy tylko jeszcze tutaj wykreować miejsce na usta, żeby nam się pojawiły. Też musi być miejsce na oczy, więc to tak z dwóch stron trzeba przygotować, tak żeby to wyglądało.
Teraz czas na oczy i mam nadzieję, że moja stara masa, którą jeszcze mam z jakiegoś tam poprzedniego, tego, że da się ją wykorzystać i że uda mi się zrobić oczy. Ja mam trójkę dzieci, bo nie każdy, kto to ogląda, to wie. Mam trzy córki i dwie starsze nie były specjalnie zainteresowane świnką Pepą. Znaczy to zainteresowanie może inaczej, to zainteresowanie było, ale to było takie zainteresowanie bardzo, bardzo krótkie, mało tak naprawdę jakoś rzucające się w oczy. Natomiast teraz moja najmłodsza Jaśminka no jest oczarowana, no cały czas wszystko by chciała ze świnką Pepą, stąd też właśnie pomysł takich urodzin. Powiem Wam, że akurat ten temat dosyć jest, może ja wiem, że to już taki trochę też oklepany, bo w pewnym momencie chyba każdy rodzic myśli, że dziecko będzie zafascynowane świnką Pepą. Ale dzięki temu można naprawdę kupić i dekoracje jakieś, kupiliśmy i balony, można kupić serwetki, świeczkę też ze świnką Pepą, czy i jakieś rurki, więc tych elementów ze świnką Pepą jest naprawdę bardzo dużo. Więc jeśli chcecie takie tematyczne takie urodziny, świnka Pepa nie będzie stanowiła dla Was jakiegoś wielkiego wyzwania. Moje oczy są już prawie gotowe. I jeszcze tutaj pod spodem zrobimy uśmiech. Dobra, zobaczymy tyle. I od razu jeszcze przydałoby się policzki. Po prostu rozwałkujemy bardzo cienko. Dobrze, zobaczmy, co tutaj się będzie działo. W momencie, kiedy ja wsadzę tutaj nasze usta. Mamy już usta, dodamy teraz z boku czerwone policzki. Zostały nam jeszcze uszy. No, mi się wydaje, że coś takiego. Teraz wbijamy wykałaczkę. Tak, żeby można było zamontować naszą głowę. I brakuje nam jeszcze bucików. Buciki świnki są czarne. O, takie buty będą w miarę, okej. Zapomniałam o ogonku! Oczywiście nie świnka, jak może być bez ogonka. No, trochę za duży. Trochę za duży mi wyszedł. Nie będzie się trzymał. Mam nadzieję, że teraz będzie ok. I zmontujemy. Ok, słuchajcie, moja świnka gotowa. Kto tam jest? Pepa? No dobrze, to my dziękujemy za oglądanie pierwszej części z tortu urodzinowego Pepy. Pa, pa, do zobaczenia!